Cześć tu Oluś i tatuś. Siemanko, końcanko, koniec głosowanka był wczoraj o godzinie 20. Tutaj wam gdzieś wstawię, że właśnie wtedy spisywałem, ile kto miał łapek górę pod swoimi pracami. Gratulujemy wszystkim, wszystkie były piękne prace. My gramy na 4 czy 3 miejsca? Na 4. Piękne prace. Zaraz przełączymy się na komputerek, pokażemy, które wygrały. Ja mam tutaj spisane, kto ile miał łapek. Na godzinę, znaczy na godzinę 20, o 20 było koniec głosowania. Poddyktowałem mojej żonce, czyli mamie Olusia. Zapisaliśmy i wyłoniło nam się 4 zwycięzców. Nie ze wszystkimi się pewnie będziemy zgadzać, bo niektórzy mają więcej znajomych, więc załatwili sobie więcej łapek. Mam nadzieję, że nikt nie oszukiwał, nie otwierał fejkowych kont, prawda? I dlatego następnym razem, jeżeli zorganizujemy konkurs, to będziemy głosowali my. Dobra, mniej gadania, więcej sprawdzania. Przełączamy się teraz na komputerek i jesteśmy na komputerku. Jak widzicie, tu koniec głosowania podałem dokładnie o godzinie 20:00 i wtedy spisałem wszystkie prace, znaczy wszystkie łapeczki w górę. I Olusiu, zaczynamy od 4. miejsca. Bardzo dużo łapek było pod niektórymi. I uwaga, 4. miejsce. Jest to praca 11. 11, czyli jedziemy do dołu. Poczekajcie, tu mamy, która to jest praca numer 22, 21, 18. Jesteśmy coraz bliżej. 14, 12. I praca numer 11. Wtedy jak spisywaliśmy było 126, jak widzicie teraz też jest 126 łapek w górę. I wygrała właśnie ta praca. Otwiera nam się teraz, zobaczymy jak ona w całości wyglądała. Jak widzicie jest Kazumblast, jest Oluś jako książka, tatuś jako fryty i ma brodę z frytek, nie wiem czy zauważyliście, tutaj jest. Gratulujemy. Rafał przybyła. 4. miejsce. Zaraz pokażemy też, bo to było na filmiku, jak organizowaliśmy konkurs, jakie są nagrody za które miejsce. Wysyłajcie adres do wysyłki. Poczekaj, tylko powiem. Na ten sam mail, z którego przysyłaliście pracę, żebyśmy wiedzieli, że na pewno to wy. Okej. Ja ci mówiłem, tak? Jak nagrywaliśmy, mi się podobała ta praca. Podobała ci się. Czy jesteś zadowolony, że jest wśród zwycięzców? Uwaga, werble. Praca numer 3, czyli 3. miejsce, zajmuje praca 12 i jest to, moi drodzy, muszę zrobić wstecz, czekajcie. I uwaga, 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 tutaj się nam ładuje ten słaby internecik, musimy teraz przelecieć szybko. Była gdzieś tam 27, uwaga, 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 17. 15, 14, 13 i to jest praca number 12. Ta mi się też bardzo podoba. Poczekajcie, tu w komentarze wejdziemy, bo on się zapomniał podpisać, ale wyjątkowo mówiłem, że nie będziemy wrzucać prac bez podpisu, ale to był przypadek, więc dlatego zgłosiliśmy. Mikołaj lat 9, jak na 9-latka naprawdę super, bardzo ładna praca. Gratulujemy Mikołajku, 3. miejsce jest twoje, tak jak mówiłem na koniec pokażemy wam co jest gdzie. Daj wstecz, wstecz, tu i uwaga, praca, która zajęła 2. miejsce i było to aż 150 łapek w górę, łomatko boska częstochowska, jest to praca numer 30, uwaga, jedziemy. 32, 31 i 30, Bartek 7 lat. Zobaczmy ją całą. 2. miejsce zajmuje Bartek lat 7. Gratulation, decompetition. Pamiętajcie, wysyłajcie adres do wysyłki na mail, z maila z tego, którego wysyłaliście obrazki i prace swoje. Ja mam tutaj już serią w sumie 10, te szczypce, widzisz? A ty masz taką tarczę chyba diamentową. Ale Oluś... to jest tarcza policji. policjantów z 10. A, ta, no tak, przyjaciół. Dobrze, że cię mam. Dobrze, że cię mam, ty mój kochany. Chociaż teraz było wtedy 150, teraz jest 153, ale na godzinę 20, 24 września było równo 150. Więc już nie trzeba głosować, ale łapki można zostawiać. Będzie miło tym, którzy wykonali. Tak jak mówiłem, wszystkie prace były piękne. Nie, może niektóre byśmy wybrali inne, ale zdecydowaliśmy, że będą głosować widzowie. I teraz. Uwaga. I uwaga, teraz werble. Możesz postukać. No, dawaj. Uwaga. Czekaj. Szansa na sukces. I uwaga. Pierwsze miejsce. Wygrywa praca numer 26. Wtedy miała 158 łapek w górę, czyli 26, praca 26. 27, szkoda, że ta też nie wygrała, bo ta też fajna i ta mi się bardzo podobała. Szkoda, że nie wygrała Kacperku. I uwaga, wygrał Franio lat 5, jak na 5-latka naprawdę przepiękna praca. Myślę, że za to też dostał doceniony Oluś Superowski, Odlotowski, Choineczka, Tatuś, Prezencik. Kto by nie chciał dostać takiego tatusia w prezencie? No wtedy miał 158, w tej chwili ma 159, ale tak jak mówię, losowanie było, znaczy głosowanie było do 24 września. Okej, to tyle, gratulujemy zwycięzców, brawo Franio, super, nam też się bardzo podobała za to, że mimo 5 lat narysowałeś tak pięknie i widać, że nikt nie pomagał. Po prostu Revelation Decompetation. Dobra, teraz wam przypomnę, co jest za pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce i czwarte miejsce. Włączamy filmik z konkursu i słuchamy. Poczekajcie, tylko podgłoszę. No tu mogę na chwilkę pójść? A po co chcesz pójść teraz? Bo chcę się napić. No to chwilę wytrzymaj, już kończymy. Tak? Aha. Poczekaj, bo nie to naciskam. Dobra, podgłosimy na maksa. Okej, uwaga. Słuchamy, co było za pierwsze, drugie, trzecie i czwarte. Za pierwsze miejsce 6 Kazoom Kidów z Superthingsami. Za drugie miejsce 13 niespotykanych Kazoom jetów. Za trzecie miejsce, oto ten dziesięciopak, który za chwilę otworzy na swoim kanale. Mam nadzieję, że widzieliście u Olusia, jak otwierał ze mną. Wbijacie, za trzecie miejsce jest dziesięciopak, który otworzy na swoim kanale. Będzie otwierał, zadowolony, niecmokający i klaskający, superowsko, odlotowsko. I zobaczcie u niego, co tam jest, więc zaraz po... No, a co za czwarte? Na Olusia kanał, który zwie się, pamiętasz? Olek i Świat Finksów, nie mówię teorii. I Świat Rzeczy, wbijajcie do niego, on tam otworzy to, zrobi. To jest za trzecie miejsce. I za czwarte miejsce, pamiętajcie, co... Czteropak. Ten czteropak i on jako jedyny nie był w ogóle otworzony. Czy był otworzony? Nie, był otworzony też. Otwieraliśmy. Nie, czy nie otwieraliśmy? Nie pamiętam, my też nie pamiętam. Napiszcie w komentarzu, czy go otwieraliśmy, czy nie, a zresztą zaraz zobaczymy. No czekaj, tu jest dziesięciopak, to otwieraliśmy, tu są filmsy i czteropak, też otwieraliśmy czteropak, czyli jest otwarty, ale wszystko nie jest to, co otworzyliśmy, tutaj widać, wyślemy w takim pudełeczku. Dobra, to tyle, bo zjedzą nas motyle, dziękuję za super konkursik, super pracę, gratulujemy wszystkim tym, co nie wygrali, jest nam naprawdę przykro, bo chcielibyśmy wszystkim coś wysłać, ale też no money, no funny. Ale może kiedyś będziemy mieli hajs, jak Zixi mają hajs i Olek i tatuś też. Dobra, lecimy, trzymajcie się cieplutko, jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom, pa!